Ej, witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcineczek z gry Grabel. Ostatnio zakończyliśmy właśnie Around the Pacific. Zdobyliśmy 11 gwiazdek z 12, ale było bardzo dobrze. Fajnie było, no fuksem to ostatnio zdobyliśmy. Niestety, ale bywa i tak. Wreszcie chyba troszkę dłuższe odcinki będą, mam nadzieję. No to teraz ulo. Teraz zaczynamy Around Atlantic. Więc zaczynamy tą zabawę. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. W tym mamy trzy. No to będziemy troszkę mieli jeszcze dłuższy odcinek niż ostatnio. Ale będziemy się bawić. Jedziemy Toyotą. Land Cruiser. Art Race. Mam nadzieję, że wygramy. Chociaż jedną gwiazdkę, żeby zdobyć się. Ja przychodzę tylko tą grę, tylko wam, żeby pokazywać, jakie są tryby gry, jakie są wyjazdy i te inne rzeczy. Później będzie. Teraz skip. No to dłuższy odcinek będzie tutaj. No to popatrzałem troszkę na konie. Mam nadzieję, że to wygramy. Na razie czwarty jestem. W pierwszej trójce jak będę, to będę miał dwie gwiazdki. A... O, w pierwszej trójce muszę być. Ale to jest ciężko, bo... Jak mówię... O, jestem przeciw. Że jeszcze dwóch. Może się uda. Powiem wam, że te wyścigi akurat są tutaj cięższe są niż wyzwania po prostu pojedyncze, tak? Jeden na jeden. Mieliśmy dwa odcinki temu. No raczej tutaj chyba raczej nie dogoni tych dwóch. Ciężko. Ale damy radę. Co najmniej dwie gwiazdki będziemy mieli, jak będziemy dojedziemy do naszego miejsca. To akurat mamy 5 okrążeń. Dojedziemy czwarte ostatnie. Jeszcze nie. Musiałem. No tutaj troszkę mnie tutaj ścigają. Nie wiadomo, czy będę miał te trzecie miejsce. O, już czwarte jedziemy. Ostatnie okrążenie mamy. O, trzecie miejsce. Dobra, mamy dwie gwiazdki. Mamy dwie gwiazdki. Jak na razie. To jest chyba dobrze. Tak jest. Dwie gwiazdki. Trzecia pozycja. No, mogło być gorzej. No, ale jest i tak dobrze. Dobra. Tak jest. Dwie gwiazdki poszły do przodu. Nic tam się nie odblokowało. Zaryzykowałem. Pojechałem tym samochodem. Tyle. Dobra, lecimy dalej. Ostatnio nam fajnie poszło tą właśnie Pasterem. Ale tu mamy nowy samochód, taki jak Volkswagen Touareg. Rage. I pojedziemy sobie nim. Trzeba od razu wam pokazać. Jedziemy nim. Mam nadzieję, że tutaj chyba też zajmę trzecie miejsce. Co najmniej, tak liczę. Jeśli nie, no to jednak gwiazdka. Trudno.
Mamy cross country, czyli chyba będzie jazda pojedynczo. There are those who enjoy peace and quiet on holiday. Tak mi się wydaje. I będą te szałki chyba, tak? Nie, a jest, wszyscy jadą. Dobra. To zależy, nie? Tu będzie się działo, tu będzie się działo. Ale jadę. Lecimy. Juhu. Ale tu są drzewa. Bo uważasz na drzewa. Właśnie widać. Dobra, drugi jestem. Godzimy ten pierwszy. Pierwszego trzeba dogonić. Troszkę mnie to zarzuciło. Na pana. Zwolniło. No na wodzie zwalnia, nie? Tak widać. Dobra, jestem drugi. Ale pierwszego mamy na oku. Troszkę lepiej przyszedłem, bo wiadomo, trzeba się popstykać, czyli pouderzać. Żeby ktoś źle to nie pomyślał, że popstykać ciałami albo coś na rodzaju, tylko po prostu uderzać. No, za mną, tuż jest. Mamy 60% już przejechany. No, troszkę odeszliśmy do przodu. To Bogu się nie zrąb teraz, prosiłbym cię. Ale ciśnij. I już mnie doganiają. Tutaj zwolniłem. Ja tutaj przyspieszyłem. Muszę trafiać po prostu te punkty, nie? Bo inaczej się nie da. Leć, Adaś! Leć! Wiadomo, mam na drugie Adam. Mam na drugie Adam. No to leć, Adaś, leć. No i pierwsze miejsce, akurat. Dobra, trzy gwiazdki są. Jest super. Nowa trasa nam się odblokowała, tylko jest zajebiście. Chyba o gorzej, nie? Dobra, lecimy do następnego wyścigu. Mamy teraz... Chcę tu jechać. Ostatnio pojechałem... O, mamy dwa nowe samochody. Mamy polubkę i mamy Subaru. Ale pojedziemy sobie polubką, z tego względu, że... Jakiś mam sentyment do polubki. Nie wiem dlaczego. Chyba w rajdach za dużo jeździłem. Polo. A nie, w dircie. Dirt Rally. Właśnie polubką fajnie się jeździło. Chyba najlepiej. Dobra, jedziemy. Mamy rally cross. Sorry. O, to jest dziko, dziki to jest. Też. Dobra, mamy trzy trasy, tak? A nie, bo to jest ten eliminacja. Dobra. Znam tu trasę, tutaj ostatnio jechałem nią. A. Boguś. Ups.
Dobra, skup się. Teraz jedziemy. Normalnie. Dogonijmy ich. Myślę. A, to dwie trasy temu jechałem. Dobra. Party jestem. Ale szybko ich dogoniłem. Bo to jest polubka, nie? Dobra. A to mi New Beetle wygrałem wtedy, nie? New Beetle bym mógł wygrywać wszystko prawie. Ja założyłem, ale jedziemy polubką. To się pomęczymy, ale polubka jest zajebista. Na razie pierwszy jestem. To już trzech kierowców, oprócz mnie. W sumie ze mną to jest czterech, nie? Na razie, ale zaraz się może to ukrócić. Zostało dwóch, z którymi muszę wytrwać. W sumie trzeci jestem ja, nie? Damy radę? Dobra, zostanie jeszcze jeden. Dobra, został ostatni. To jest 32 sekundy aż. To jest dużo, żeby jeszcze mógł mnie wyprzedzić. Ale mamy dużą przewagę troszkę. Zobaczmy jaką. To nie widać. To jest właśnie najgorsze, ale na mapie można zobaczyć sobie, jaką mam przewagę nad nim. Jest! To jest malinka. U pingwinka. No i zajęcie pierwszego miejsca. No. I trzy gwiazdki. Jeee! Yeah. Nepkar. Nowe te nam się odblokowały też. Trójki, stroje. Malowanie. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Malowanie. Dobra. Zostały nam jeszcze dwa. Dobra. I my ten. Teraz sobie pojedziemy. Ostatnio nam dobrze poszło właśnie tym Volkswagenem, tak? Ale pojedziemy sobie tym. Renault! Jest Kangoo. To Duster. I Dacia Duster! Oh yeah! Nie no, żartuję. To jest Dacia Duster, czyli Dacia jest przejęta przez firmę Renault. No i tak wyszło, że tutaj oficjalnie nie ma Daci, to jest Renówka. Tak jak mówiłem ostatnio, mogli nie dostać licencji. Dobra, jedziemy. Oto mamy też strzałki głupie. Ja nie lubię tych strzałek w ogóle. To nie wiadomo.
Właśnie. Kupmy się to. Ja nie lubię tego wyzwania właśnie. Właśnie tego wyzwania nie lubię. To jest najgorsze wyzwanie, jakie jest w tej grze. Bo drugi przejazd, jakbyśmy jechali, na przykład, inny, nie? I trzecia pozycja. Niestety, trzecia. Ale mamy dwie gwiazdki. Okej, okay. Mamy dwie. No troszkę to tam, no. Jak to się mówi? A no, ale mamy nowy kontracę. Chociaż jedną. Tyle. Dobra, mamy ostatni. Akurat pucharówka. Dobra, to lecimy tą pucharówkę teraz, nie? Będzie dobrze. Czym tu jechać właśnie? Porsche? Lancia? Wiecie, Porsche ma 300 tym. Wiecie co? Ja mam sentyment do Porsche. Dlatego jedziemy Porsche. Ale ten Parkera, nie? Ja mam sentyment do Porsche. Nie wiem dlaczego, ale mam sentyment. Niektórzy mają sentyment do maluchów, niektórzy mają sentyment do... nie wiem. Czegoś tam. I tyle. Ja mam sentyment do Porsche. No to jedziemy. Okej. Okay. To pobijamy czas, tak? Musimy pobić czas. Okej. Na razie dobrze jadę. Nie po wodzie nie pojechałem. Zobaczymy jaki czas będę miał. Mam nadzieję, że dobrze jadę. Kamienie! Ale głupia trasa. Naprawdę. A! No to już porażka. Niestety. Nie będziemy powtarzać, bo ja nie chcę powtarzać. Po prostu jedziemy. Może się uda, może nie. Zobaczymy. No tam troszkę sekund straciłem, bardzo dużo. To więc chyba raczej trzecie miejsce może. Lecisz! Może trzecie albo i nie. Matko Boska. Ja nie znam tej trasy w ogóle. Pierwszy raz tą trasę jadę. Dopiero 77%. Jadę na maksa teraz.
Finisz. No i? Niby pierwsza pozycja. Zaraz się okaże. Siódme. Ja pierniczę. Dobra. Ki. Siódme miejsce. No niestety. Nie przedłużać tego po prostu odcinka dalej. Lepszy. Następnym pójdzie lepiej. Ja wiedziałem, że będzie kiepsko, bo... Bo pewne, nie? There are those who enjoy peace and quiet on holiday, but we can assure you that's not us. Welcome to noc. A, teraz się ścigamy. To mamy okazję. Wygrasz to. Ej, tak tutaj już na pierwsze miejsce to będzie ciężko, bo siódme miejsce zająłem. To trzeba byłoby mieć co najmniej drugie albo pierwsze. Drugie albo trzecie na przykład, nie? W pierwszym wyścigu. Teraz te dwa wyścigi muszę wygrać. A to jedzie maksymalną prędkością, zobacz. Po co ja brałem Porsche? Tam wziąć co innego. Na razie trzecie miejsce, drugie. Zajebiście. Leć! Nie! Restart. No i tu musiałem zrobić restart. Tak. Dobra, jedziemy. Skupiamy się, jedziemy. Nic się nie odzywam. Skupienie na twarzy. Szybko mnie dogonili. Thank you.
Nie! 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 Przed samą metą! Nie, już nie będę powtarzał, bo to się nie opłaca. Dobra, czwarte miejsce. No niestety, nie zdobędę tutaj za dużo gwiazdek. No, ale trudno. Aktualnie jestem na 7 miejscu, no to tylko jedna gwiazdka pójdzie. Trudno. Trudno. Chyba i tak czasami, nie? Myślałem, że można to przejechać normalnie. Niestety nie. Ale już na przyszłość będę wiedział. Nie wolno na takie coś jechać. No trudno, no. Jak mówię. Dobra, Slat Race. Lecimy. Ostatni wyścig. Jedna gwiazdka. A, to będzie jedna gwiazdka, więc... Niestety. Nie! Koleś! Ej! Bardzo zapierniczy. Jak oni zapierniczają? Ja mam gaz do dechy. Nawet nie hamuję. By się przydał ten Hyundai. Drugi jestem na razie. Nie, no i tak na pierwsze miejsce nie mam szans. Ani nic. Ani na trzecie. Więc jadę tylko po prostu. Czemu ja sobie wybieram najgorsze trasy? To jest właśnie to. No i czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, kurde. Halo. No nie wyszedł mi to. No nie wyszło mi to tak, jak to powinno wyjść. Niestety. Ale to też trzeba tak porównać do tego, że... No nie wyszło. Zawsze musi wychodzić, nie? Tak to się mówi. A przecież nie będę nagrywał tego 5000 razy, bo to się nie opłaca, nie? Jakby ktoś powiedział. Ja nagrywam to jak nagrywam. Jak pójdzie, tak pójdzie. No, spadaj mi koleś, kurde! Debilu jeden. Proszę, nie? No. Aktualnie jestem na czwartym miejscu. No i raczej na tym chyba zostanę. Albo i na piątym. Bo nie dogonię już. Już jest ciężko. Ciężko jest. No jeszcze przejechałem. O, skaczę. Ja. Nie no. Jedna gwiazdka. No trudno, nie wyszedł mi ten odcinek. Jak dla was. Niestety. Nie wyszło. Nie wyszło, no. Bywa i tak czasami, nie? Jedna gwiazdka. Ej, no, jest jedna gwiazdka.
Chociaż tyle dobrego. Dobra. Ja będę się z wami żegnał. No, mam nadzieję, że chociaż wam się troszkę podobał ten odcineczek. Z tego względu, że może nie wyszło, ale z tego względu, że jak widzicie u mnie na kanale jest coś takiego jak że nawet jak spierniczę najgorszy, znaczy powiem tak, nawet jak spierniczę najgorszy przejazd, to i tak to wrzucę i tak, z tego względu, że to nie jest na takiej zasadzie, że ja muszę mieć najlepsze wyniki albo coś w tym rodzaju, tylko po prostu wrzucam filmiki, tak jak nagram, to tak pójdzie. I tyle. Dobra, ja się będę z wami żenął, ja się odmelduję, więc pa pa!